Zapraszam jako korepetytor online do oglądania kolejnego mojego filmu, gdzie w ramach statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać cokolwiek o rozkładzie jednostajnym, spróbować zrozumieć, jak się rozwiązuje zadania dotyczące rozkładu jednostajnego. Typów rozkładów my mamy bardzo dużo. Jeżeli ktoś coraz więcej informacji o tym szuka, wie, że nie tylko jest rozkład normalny, czy rozkład chi kwadrat, czy te studenta, jest więcej, czy nawet rozkład Bernoulliego. Jest między innymi wśród rozkładów rozkład jednostajny. Jest to rozkład cechy ciągłej, która może przyjmować każdą dowolną wartość, nie tylko punktową jakoś, nie wiem, 94 tysiące, 95, 96, tylko może być też coś po przecinku, czyli przyjmuje wartości rzeczywiste. I teraz tak. Rozkład jednostajny możemy nazwać takim, dowolna cecha może posiadać rozkład jednostajny. Przykładowe roczne zarobki tych menedżerów w Krakowie, jeżeli z góry mają określony rozkład jednostajny i jest powiedziane w jakich granicach, oznacza to tyle, że nie ma ani jednego menedżera, który zarabia mniej niż 94, ani też powyżej 130 tysięcy złotych. I mamy dwa elementy do określenia w takim typowym zadaniu dotyczącym rozkładu jednostajnego. Wy oczywiście zadań możecie mieć więcej niż tylko to jedno i w ogóle o innej treści, ale jeżeli zapoznacie się z tym filmem, ich rozwiązywanie powinno Wam dać cokolwiek ułatwienie w odpowiedzi. Pierwszym elementem, który musimy w takim zadanku sobie określić, to jest jaka część klasy, średniej klasy menedżerów w Krakowie, akurat przykładowe zadanie, zarabia więcej niż 10 tysięcy złotych miesięcznie. No i trzeba na pewną rzecz tutaj uważać. Jest powiedziane, że miesięcznie, a badana cecha dotyczy rocznych zarobków średniej klasy menedżerów. Drugi element, który będziemy musieli ustalić, to narysować funkcję gęstości tego rozkładu. Funkcję gęstości domyślnie prawdopodobieństwa, czyli jak się rozkłada prawdopodobieństwo, w tym dokładnie w tej cesze, gdy wiemy, że jest to rozkład jednostajny i przyjmuje wartości w zakresie od do. A więc zaczynamy rozwiązywać to zadanie. Mamy punkt A i B do rozwiązania. Na początek troszeczkę minimum totalne teorii. Rozkładem jednostajnym, inaczej prostokątnym lub równomiernym, nazywamy rozkład takiej zmiennej losowej, która w pewnym tylko zakresie ma jakieś wartości, a w pozostałych przypadkach przyjmuje wartość równą 0. Czyli jakby ma pewien zakres, w którym cokolwiek, tak jak ludzka temperatura zdrowego człowieka, może zawierać się na przykład od 35 do 36,8. W pozostałych przypadkach jest to temperatura inna niż poprawna. Bo albo mamy hipotermię i w ogóle zaniżoną temperaturę, albo mamy już w tym momencie stan podgorączkowy lub gorączkę i tak dalej. Więc cechy mogą posiadać wartości jednostajne. Kwestia, co to jest za cecha i czy to jest sensowne, że może przyjmować rozkład jednostajny. I teraz tak, właśnie, jest powiedziane, że funkcja gęstości prawdopodobieństwa posiada zapis funkcyjny, który tutaj mamy podany, f od x, gdzie x to jest jakaś wartość tej zmiennej losowej. Ona albo to prawdopodobieństwo, mówiąc bardzo prosto, przyjmuje wartość 0, kiedy ta nasza cecha wypada z tych granic od A do B, czyli jest albo niższa od dolnej, albo jest wyższa od górnej. Co w tym momencie? W pozostałych przypadkach, kiedy mam x, czyli wartość zmiennej losowej, dokładnie w granicach, w których ona się powinna zawierać, to w tym momencie, w tych granicach, prawdopodobieństwo jest stałe i wynosi 1 przez b minus a.
Co w tym momencie powiemy? Ano to, że oprócz samej funkcji gęstości prawdopodobieństwa, czyli krótko mówiąc prawdopodobieństwa punktowego, że x przyjmie konkretną wartość, mamy dodatkowo możliwość zdefiniowania, określenia, jak wygląda dystrybuanta. Dystrybuanta, oczywiście to można powiedzieć, że wynika z całkowania funkcji gęstości prawdopodobieństwa, to jest element dodatkowy, ale to jest na pewno skumulowane prawdopodobieństwo, że x nie przekroczy pewnej konkretnej wartości. I teraz na podstawie tego całkowania, czyli liczenia całki, wychodzi nam na to, że tu oznaczamy małą literą f jako pojedyncze punktowe prawdopodobieństwo, a dystrybuanty jako skumulowane prawdopodobieństwo, że x nie przekroczy pewnej wartości, piszemy dużą literą f. I teraz dystrybuanta, że x nie przekroczy pewnej wartości, dla x-ów, które są niższe od dolnej granicy, to jest 0. Gdy x-y mają przekroczyć górną, takie prawdopodobieństwo jest stuprocentowe, że x przekroczy tą górną granicę. I to już nieważne, o ile przekroczy, ale na pewno, że przekroczy. W każdym innym przypadku, kiedy x zawiera się w granicach, u nas akurat będzie 94 do 130, liczymy, tu będzie nasze 94, tu jest 94, tu jest 130, a x to jest dowolna wartość, dla której liczymy dystrybuantę, to jest dokładnie ta sama wartość, co tutaj. A więc, jeżeli zmienna losowa, to przykładowo u nas roczne zarobki klasy średniej, czy średniej klasy menedżerów w Krakowie i w tysiącach złotych, to wiemy, że ta cecha u nas akurat ma rozkład jednostajny od 94 tysięcy do 130 tysięcy, czyli A jest 94, B jest 130. Co nam to daje, to się zaraz okaże. To, że na pewno nasza funkcja tutaj tej dystrybuanty może być już uzupełniona o A i o B we wszystkich miejscach, które są podane. X to jest element zmieniający się, dla której liczymy wartość dystrybuanty. Po co my to robimy? No właśnie, po to, żeby na przykład odpowiedzieć sobie na element A. Pierwszym elementem, który tutaj musimy sobie rozwiązać w tym zadaniu, jest odpowiedzenie na pytanie, jaka część średniej klasy menedżerów w Krakowie zarabia więcej niż 10 tysięcy złotych miesięcznie. Uwaga, to jest duża zmyłka, element taki może, który może nam dużo po prostu spowodować błąd w zadaniu, jest to, że pytanie dotyczy w stosunku miesięcznym, ile oni zarabiają, a cecha posiada rozkład w stosunku rocznym. A więc, jeżeli oni mają zarabiać więcej niż 10 tysięcy złotych miesięcznie, oznacza to, że nas interesuje, ile takich menedżerów zarabia więcej niż 120 tysięcy złotych, ale rocznie. A teraz pytanie, dlaczego? Ano właśnie dlatego, że jeżeli w miesiącu zarabiają 10 tysięcy, a miesięcy jest w ciągu roku 12, to znaczy, że rocznie zarabiają 120 tysięcy złotych. I w tym momencie interesuje nas w tym momencie faktycznie skorzystamy z dystrybuanty, zaraz powiem dlaczego, ale że nasz x, dla którego będziemy liczyć dystrybuantę, wynosi 120, odrzucamy pierwszy wiersz i ostatni, bo nie spełnia tego warunku, że mieści się między 94 a 130. Tu ten warunek spełnia, pozostałych dwóch nie spełnia. A więc fragment dystrybuanty, który nas będzie interesował, wynosi właśnie ten środkowy wiersz. Dlaczego? Bo w miejsce x wpiszę 120 i obliczę, jakie jest łączne prawdopodobieństwo, że x nie przekroczy 120 tysięcy złotych rocznie. Tylko że u nas miało być więcej niż. I co w tym momencie robimy? No właśnie, żeby skorzystać z tablic dystrybuanty, musimy na początek zapisać, że interesuje nas określenie, jaka część, inaczej jakie jest prawdopodobieństwo, że zmienna losowa, czyli tutaj te zarobki, rocznie przekroczą 120 tysięcy złotych. W tym momencie
od 1 odejmuję to, że nasze zarobki będą niższe niż 120 tysięcy złotych. Taka własność jest to klasyczna własność prawdopodobieństwa. Jeżeli macie z tym problem, to szczerze trzeba się cofnąć do podstaw klasycznego rachunku prawdopodobieństwa. I jeżeli chcę policzyć, że ktoś zarabia więcej, to od wszystkich odejmuję to, że ktoś zarabia mniej. I teraz, jeżeli mam zapis, że x ma być mniejszy niż 120, oznacza to tyle, że mogę przejść na zapis, że dystrybuanta mnie interesuje od x równego 120. A jeżeli w x równa się 120, to wpasuje mi tylko przedział tutaj środkowy w wzorze na dystrybuantę. I teraz, jeżeli w miejsce tego x-a, konkretnie tego, co ja wykorzystuję, wpisuję 120, odejmuję dolną granicę przez różnicę między tymi granicami, to wychodzi mi prawdopodobieństwo. 1 minus i ten wynik da mi 27,8%. Jak w każdym zadaniu statystycznym, potrzebna nam jest interpretacja. Interpretacja, czyli jakieś słowo wstępu, jakby podsumowania, no dobra, 0,278, a co do tej części menedżerów? Możemy powiedzieć, że albo 27,8% średniej klasy menedżerów zarabia więcej niż 10 tysięcy złotych miesięcznie, lub że więcej niż 120 tysięcy złotych rocznie, lub też możemy powiedzieć, że tylko 27, prawie 20, tylko 28% tych menedżerów zarabia powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie lub 120 złotych, 120 tysięcy złotych rocznie. Drugim elementem, który musimy sobie określić w naszym zadaniu dotyczącym rozkładu jednostajnego, jest narysowanie funkcji gęstości tego rozkładu, czyli gęstości rozkładu jednostajnego. Generalnie wzór jest tutaj zawsze stały i zawsze ma taką samą postać. Kwestia jest tego, jak w tym konkretnym przypadku wygląda ten rozkład. Czyli w tym momencie, jeżeli wiem, w jakich granicach ten rozkład jest od 130 do 94, to w tym momencie wystarczy uzupełnić, ile wynosi A, a ile wynosi B. Czyli tak, to prawdopodobieństwo jest zerowe, kiedy zmienna losowa jest albo mniejsza od 94, albo jest większa od 130. A w pozostałych przypadkach od górnej granicy odejmujemy dolną i 1 przez ten wynik to będzie prawdopodobieństwo dla dowolnej wartości, która się zawiera w tym przedziale. A więc jeżeli w tym momencie narysujemy sobie wykres, oznacza to tyle, że prawdopodobieństwo tego, że na przykład znajdziemy się wartość dla x równego na przykład 100, ciągle to będzie 1,36. Nie był to przykład zadania na rozkład jednostajny. Jeżeli Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem.
Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.